Trudno uwierzyć, że w centrum miasta stoi podobny budynek. Niestety w Ostrowcu takich miejsc jest więcej. Gmina niewiele może z nimi zrobić, co najwyżej posprzątać. Takie też działania podjęto w tym miejscu na wyraźną prośbę mieszkańców osiedla Pułanki. Tak naprawdę nie mieliśmy innego wyjścia, chociaż sprawy własnościowe są trochę skomplikowane, jak wiemy, ale na wielu radach osiedla tak naprawdę problem ten był poruszany, ale szczególnie na Radzie Osiedla Pułanki. Szczególnie w ostatnim czasie mieszkańcy przypominali, zwracali uwagę na problem, który był problemem naglącym i palącym. Tu w centrum miasta, przy głównej ulicy, na środku osiedla tak naprawdę powstało wysypisko śmieci. Budynek upodobali sobie też bezdomni. Dyrektor Zakładu Usług Miejskich przyznaje, że do posprzątania tego miejsca konieczne było użycie ciężkiego sprzętu. Wywieziono też znaczną ilość odpadów. Wywieźliśmy 3 duże stary różnych zielonych rzeczy. Wycięliśmy to w ubiegłym tygodniu, jeszcze przed dużymi deszczami, natomiast poczekaliśmy, aż to troszeczkę obeschnie i wspólnie z MPRD, które tutaj dało swój ciężki sprzęt, my daliśmy ludzi i w taki to sposób w dniu wczorajszym 2 potężne, duże samochody 12-tonowe pojechały na wysypisko ze śmieciami. Nie wiadomo, jak długo ten porządek uda się utrzymać. Budynek powinien zostać odpowiednio zabezpieczony, jednak gmina nie może tego zrobić. Pozostaje jedynie apel do mieszkańców. Mamy nadzieję, że te śmieci tutaj nie będą przenoszone. Budynek musi być zabezpieczony również, żeby do środka tak naprawdę ludzie nie wchodzili, dlatego że takie zabezpieczenia, które są w tej chwili, to one tak naprawdę nic nie dają. Trzeba moim zdaniem zamurować wejście i okna po to, żeby nikt do środka nie wchodził, dlatego że stanowi to po prostu zagrożenie. Mamy tutaj napis, że budynek grozi zawaleniem, że jest to niebezpieczne, no ale wiemy, że co innego jakiś nakaz, a co innego wykonanie. Gmina zgłosiła do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, aby budynek zabezpieczyć. Dopóki to nie nastąpi, nadal miejsce to może stanowić zagrożenie, zwłaszcza że problem nie został do końca rozwiązany. Ja jestem przekonany, że nie wiem, czy nawet w tej chwili ktoś tutaj tam na pięterku nie urzęduje. No niestety, mimo zwracania uwagi, tutaj nawet w dniu wczorajszym, jak Straż Miejską wzywaliśmy, bo sprzęt pracował, ludzie tam wchodzili. No, niestety takie są trochę brzydkie realia. Zabezpieczenie budynku to tak naprawdę jedyne doraźne działanie w tym przypadku. Jednocześnie gmina prowadzić będzie postępowanie wyjaśniające kwestie własnościowe. To może jednak potrwać. Sprawy własnościowe, jak powiedziałem, są w toku, dlatego że główny najemca, w zasadzie właściciel tego budynku, nie żyje. Najprawdopodobniej są spadkobiercy, spadkobierca jeden tak naprawdę, który mieszka najprawdopodobniej w Nadarzynie pod Warszawą. No i będziemy się starali teraz dochodzić tutaj od spadkobierców. Prawda? Natomiast to wszystko, znając polskie realia, mogłoby się ciągnąć miesiącami, jeśli nie przez lata jeszcze. Natomiast problem był do załatwienia natychmiast, tym bardziej, że zaczyna się lato, ciepło. Nie wiadomo, jak długo porządek uda się utrzymać. Będzie to zależało od mieszkańców. Niestety w całym mieście podobnych działań urzędu potrzeba dużo więcej.